Cześć, witam, Papa z Pizzeria 4. Mieliśmy, a raczej wy mieliście ankietę, nie? I mogliście wybrać czwartego klienta, z którym zrobię podsumowanie z Papa z Pizzeria 4. No ta ankieta została wykonana. Do tej ankiety wcześniej zostało wykonane losowanie kołem. 5 osób zostało wylosowane i wy spośród tych 5 osób wybraliście tego jednego klienta, który będzie czwarty w moich odcinkach z podsumowania serii. A czwartym klientem jest, sami widzicie, 11 głosów. Big Pauli zdobył najwięcej, 91%, i to z nim będzie czwarty odcinek z podsumowania, nie? To jest w sumie drugi klient, którego wybieraliście w ankiecie. Następny klient zostanie wylosowany na kolej, potem szósty klient ponownie zostanie wybrany przeze mnie. Tak, Kingsley też dostał kilka głosów. Łącznie 11 głosów zostało udzielonych. Jeszcze tutaj można się przyjrzeć, że dwie łapeczki w górę są kliknięte. Jak ktoś chce, to może kliknąć następną. No. W zasadzie to tyle, nie? Bo takie odcinki to raczej są krótkie. Big Pauli to jest nasz klient, z którym robimy czwarty odcinek z podsumowania serii. A więc do zobaczenia w odcinkach. Coś jeszcze można dopowiedzieć? To już będzie czwarty odcinek, nie? Powiem wam, że coraz szybciej mi wychodzą te odcinki. Coraz szybciej udaje mi się je przygotowywać dla was. Więc może częściej się będą pojawiać. No. Bo dopiero minął w sumie tydzień od pomysłu tego, żeby zrobić podsumowanie serii. No, około tydzień temu wpadł mi ten pomysł do głowy i już czwarty odcinek się szykuje. No. Jak wiecie, zawsze na końcu poprzedniego odcinka podsumowującego macie informację, kto będzie w odcinku następnym. Więc na koniec trzeciego odcinka potrzebowałem potrzebowałem się dowiedzieć, kogo chcecie do czwartego odcinka. Już mi wybraliście Big Pauliego. A więc do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć.